Dzień dobry Państwu, witamy najpiękniej i najserdeczniej na uroczystościach związanych z pierwszą rocznicą istnienia naszego Centrum Narodowego, Centrum Nauki, ponieważ po raz pierwszy prowadzę pierwszą rocznicę Narodowego Centrum Nauki. Jestem ogromnie zdenerwowany. Poproszę o brawa, Rafał Jędrzejczyk. Dzień dobry Państwu. Szanowni, tak dla przypomnienia, jest to 9 dzień marca 2012 roku. Jesteśmy na przyjęciu rocznicowym w Międzynarodowym Centrum Kultury w Rynku Głównym 25 w Krakowie, w sali pod kruki wziętej, kiedyś znanej jako Sala Wieczystego w tym mieście. Bardzo nam miło, że Państwo przybyli. Mam nadzieję powitać wszystkich w odpowiedniej kolejności i naprawdę szczerze. Po pierwsze, witamy ministra nauki i szkolnictwa wyższego, panią profesor Barbarę Kudrycką, która została zawezwana gwałtownie do Warszawy. Udała się tam aeroplanem. W związku z tym witamy ją zaocznie, ale szczerze bardzo proszę teraz o brawa, jeżeli można. Witam serdecznie pana wojewodę małopolskiego, Jerzego Millera, który też nam umknął. A jest pan wojewoda, bo ja tutaj kładłem wizytówkę i dlatego spojrzałem na ten fotel. Witamy pięknie. Szanowni Państwo, witam przedstawicieli samorządu województwa, pana marszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka. Witamy serdecznie, dzień dobry. Witamy przedstawicieli prezydenta miasta Krakowa, zastępcę prezydenta do spraw rozwoju miasta, panią Elżbietę Koterbę. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, witam ich magnificencję, rektorów krakowskich uczelni wyższych. Witamy serdecznie. Ogólnie. Warszawskich też. I śląskich też. Szanowni Państwo, ale witam profesorów, członków Rady Narodowego Centrum Nauki wraz z przewodniczącym na czele, panem profesorem Karońskim. Witamy pięknie. Witamy również pełnomocnika do spraw utworzenia Narodowego Centrum Nauki, pana profesora Szczepana Bilińskiego. Witamy serdecznie, profesorze. Witamy również dyrekcję Narodowego Centrum Nauki w osobach pana profesora Andrzeja Jajszczyka, dyrektora centrum oraz jego zastępców. Witamy. Dzięki. Witamy również panią Justynę Woźniakowską i pana Tomasza Bzukalę. Witamy pięknie. Szanowni Państwo, ten rok minął jak z bicza trzasłu. O głos, o zabranie głosu, to tak powinno zabrzmieć, poproszę teraz pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Andrzeja Jaszczyka, dyrektora Narodowego Centrum Nauki, który swoje stopnie zawodowe i naukowe uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Ja to muszę powiedzieć, żeby było wiadomo wszystko. Pracował przez, tytuł profesora otrzymał w 1994 roku zeszłego stulecia i tysiąclecia. Pracował przez wiele lat na Politechnice Poznańskiej, zapoczątkowując tam badania w dziedzinie telekomunikacji, a także za granicą również pracował od 1999 roku zeszłego stulecia. Jest profesorem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem bądź współautorem 7 książek, ponad 260 artykułów naukowych, w tym w ponad 50 najlepszych czasopismach z tak zwanej listy filadelfijskiej. To fantastyczne. A także współautorem 19 patentów w zakresie telekomunikacji, szybkich sieci telekomunikacyjnych i zarządzania sieciami. Kierował polskimi zespołami w 7 projektach badawczych Unii Europejskiej. W 2008 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pan profesor Andrzej Jajszczyk jest wiceprezesem zarządu Fundacji Kioto Kraków. Jest w ogóle członkiem klubu krakowskiego. Panie profesorze, prosimy o zabranie głosu. Bardzo proszę, mikrofony są włączone. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością staję tu w pierwszą rocznicę, trochę po pierwszej rocznicy oficjalnego otwarcia Narodowego Centrum Nauki. Powitana została część osób obecnych tu na sali, ze szczególnym uwzględnieniem władz miasta i województwa, jak również rektorów wyższych uczelni, szczególnie krakowskich, ale chciałem podkreślić, że są tu również rektorzy uczelni niekrakowskich. Chciałem tutaj powitać oficjalnie i bardzo ciepło
panią profesor Hałacińską-Macukow, która poza tym, że jest rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, to jest również szefową KRASP, czyli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, czyli bardzo ważnego ciała. Także... Chciałem powitać także pana profesora Banysia, który jest przewodniczącym innego ważnego ciała, mianowicie KRUP-u, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, a przyjechał do nas ze Śląska i jest rektorem tamże. Chciałbym przywitać pana profesora Macieja Żylicza, który jest przewodniczącym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Fundacji, która, dzięki której wiele się nauczyliśmy w Polsce przez ostatnie ponad 20 lat, tyle ile fundacja działa, jeżeli chodzi o sposób rozdzielania pieniędzy na naukę, konkursowy sposób. Także bardzo gorąco witam pana profesora Żylicza. Chciałbym też przywitać pana profesora Białasa, który jest przewodniczącym, szefem Polskiej Akademii Umiejętności. Prezesem, bardzo przepraszam. Chciałem też przywitać pana profesora Ryszarda Tadeusiewicza, który jest przewodniczącym krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. To chyba... I chciałbym przywitać naprawdę wszystkich, którzy tu są, a w szczególności Radę Narodowego Centrum Nauki, która wykonała ogromną pracę, która umożliwiła w ogóle działanie. Ale chciałem też przywitać przedstawicieli pracowników Narodowego Centrum Nauki, biura, znaczy koordynatorów i Biura Narodowego Centrum Nauki. To jest zespół, który jest stosunkowo nieduży. Nasze Biuro Narodowego Centrum Nauki na koniec 2011 roku liczyło 71 osób, w tej chwili jest nieco więcej. Te 71 osób przejęło, tak jak już było powiedziane, ponad 11 tysięcy projektów w toku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To po prostu oznaczało przyjazd wielu ciężarówek wypełnionych po dach papierami, które trzeba wyciągnąć, a co dalej, nie wrzucić byle gdzie, tylko przelewać pieniądze naukowcom, działać. To oznaczało również przyjęcie ponad 15 tysięcy wniosków. Jak sobie popatrzymy na efektywność działania, to tylko jak weźmiemy pod uwagę przyjęte wnioski, to na jednego etatowego pracownika Narodowego Centrum Nauki przypadało ponad 200 wniosków nowych. Dla porównania, w Europejskiej Radzie Nauki, jakby podobnej do nas, podobnie działającej instytucji, na jednego etatowego pracownika przypada około 15 wniosków. U nas, przypominam, ponad 200. W amerykańskim National Science Foundation, jakby bratniej organizacji, na jednego pracownika przypada 19 wniosków. Tak? To pokazuje, po pierwsze, jak byliśmy dobrze zorganizowani, że potrafiliśmy to zrobić, ale oczywiście oznacza to też ogromny wysiłek włożony jakby w przetworzenie tych wniosków. Myślę, że skuteczne, dobre. Chciałbym też powiedzieć, że wbrew stereotypom i opowiadaniu często na temat administracji, no, że znowu jest jakaś wielka grupa urzędników, którzy marnotrawią te pieniądze podatników zamiast przekazać je uczonym, to chciałem powiedzieć, że fundusz płac w Narodowym Centrum Nauki w tym roku stanowi dużo poniżej 1% naszego budżetu. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie na naszą uroczystość. Myślę, że będzie jeszcze sporo okazji, żeby porozmawiać mniej formalnie. Chciałbym tutaj również odczytać list, jaki otrzymaliśmy od pana profesora Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, który jest dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czyli bratniej instytucji, zaraz jeszcze wspomnę o niej coś, i profesora Jerzego Kąckiego, który jest przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje badania stosowane, czyli uzupełnia tę działalność, którą my prowadzimy, bo my finansujemy badania podstawowe. Badania podstawowe, no, co nie oznacza, chciałbym wyraźnie podkreślić, badania bezużyteczne, bo to są bardzo ważne badania. Chciałem dodać, że agencje w wielu krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, National Science Foundation czy National Institutes for Health, finansują wyłącznie badania podstawowe, zakładając, że badania stosowane obronią się same finansowane przez gospodarkę. Proszę Państwa, i teraz przeczytam list Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera
naukowców w dziedzinie badań stosowanych. Wielce szanowni panowie, z okazji inauguracji działalności Narodowego Centrum Nauki składamy na panów ręce najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania dla pracy i wysiłku włożonego w przekształcenie zapisów ustawy o Narodowym Centrum Nauki we wspaniałe funkcjonującą agencję finansującą badania poznawcze. Pozostajemy pod wrażeniem skali dokonań NCN i ze stymulującym nas do pracy podziwem obserwujemy niezwykle pozytywny odbiór działalności Centrum ze strony całego środowiska naukowego w Polsce. Prosimy jednocześnie o przyjęcie życzeń wielu dalszych sukcesów oraz powodzenia w realizacji misji wspierania badań naukowych w Polsce. I podpisali pan profesor Krzysztof Kurzydłowski, profesor Jerzy Kącki. Dziękuję bardzo państwu i zapraszam pana profesora Michała Karońskiego, przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki, bez której to biuro nic by nie było w stanie zrobić. Dziękujemy panu profesorowi Jajszczykowi. Zapraszamy pana dyrektora w postaci profesora Michała Karońskiego. Ja jedno zdanie, panie profesorze. Są panowie, to będzie rozłożone zdanie niestety. Są panowie postaciami historycznymi, bo jesteście panowie pierwszymi szefami, powiem mam blok, szefami tego Narodowego Centrum Nauki. O, takie zdanie chciałem wypowiedzieć. Panie profesorze, prosimy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, drodzy goście, droga Rado, drodzy pracownicy Narodowego Centrum Nauki. Dokładnie rok temu przemawiałem podczas otwarcia. Muszę powiedzieć, że to był jeden z najbardziej intensywnych lat mojego życia. Chciałbym parę słów powiedzieć na temat historii NCN-u, nie wgłębiając się szczególnie w szczegóły, ale sądzę, że oprócz tej prezentacji muzycznej powinienem podzielić historię roczną, niedługą, na etapy. Więc pierwszy etap, o którym chciałem wspomnieć, to etap organizacyjny. Pełnomocnik do spraw zorganizowania centrum, pan profesor Biliński, podjął pracę 1 października i kontynuował to do końca marca. To jego zasługą jest i towarzyszącemu panu dyrektorowi obecnie Zukale załatwienie wszystkich spraw organizacyjnych i jesteśmy za to szczególnie panu profesorowi Bilińskiemu niezmiernie wdzięczni. Chciałbym za to podziękować teraz. Drugi etap, proszę państwa, to powołanie rady. To nastąpiło, pani minister dokonała tego aktu w połowie grudnia i właściwie to następne dwa miesiące to było czyste szaleństwo. Tak to mogę określić. Mianowicie w ciągu tych krótkich tygodni rada właściwie musiała ustawić całe działanie dalsze Narodowego Centrum Nauki. I to zadanie było dość istotne, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli nie dokona się czegoś na początku, to potem już się nie da tego zmienić. Dlatego dokonaliśmy zmian, które są moim zdaniem brzemienne w skutkach dla finansowania polskiej nauki, mianowicie określiliśmy bardzo niewielką grupę paneli, w których są rozpatrywane wnioski, często wielodziedzinowe, łączące różne dziedziny, co spowodowało inne spojrzenie na konkurencję w nauce, co zamykało drogę do dość wąskich grup interesu i nacisku. Również dokonaliśmy poważnych zmian, jeżeli chodzi o ocenę, sposoby oceny wniosków. Była mowa o tej dwuetapowości, ale myślę, ważne jest, żeby powiedzieć również o tym, że najważniejsze w ocenie nie są punkty jak do tej pory, ale to, że każdy wniosek musi być poddany analizie i dyskusji, że zespoły ekspertów muszą uzgadniać swoje poglądy, że stosują w tym procesie, czy biorą pod uwagę w tym procesie zarówno opinie własne, własnych kolegów z panelu oceniającego, jak również specjalistów zewnętrznych. Z pozoru to są rzeczy błahe, ale wydaje mi się, że a mają pewne doświadczenie w pracach w systemie grantowym poprzednich latach, jest to zmiana najbardziej istotna. Po tym okresie, niektórzy żartobliwie mówią, że jest okres przed Jajszczykiem i po Jajszczyku. Znaczy, proszę tego nie interpretować
czyli BJ AJ. Rada ten okres zwieńczyła wyborem dyrektora i ogłoszeniem konkursów. To nastąpiło 15 marca. Teraz właściwie ostatnie miesiące i ostatnie kilkanaście miesięcy poświęciliśmy na doskonalenie tego systemu. Chciałem powiedzieć, że staraliśmy się stworzyć pewien spójny system finansowania nauki w Polsce i jak sądzę, zręby tego systemu już istnieją. Preludium dla najmłodszych, sonata, a od wczoraj sonata bis dla młodych doktorów, młodych profesorów, młodych doktorów habilitowanych. Dalej opus dla szerokiego grona środowiska naukowego oraz maestro dla najbitniejszych, uzupełnione harmonią do współpracy międzynarodowej, to tworzy już pewną całość. Muszę powiedzieć, że cele, jakie sobie stawiamy, są dość ambitne. Zależy nam na tym, aby przebudować w jakimś sensie pejzaż nauki polskiej, spowodować jej szersze otwarcie na nowe idee, na nowe standardy, zarówno europejskie, jak i światowe. Chcemy prowadzić do wsparcia młodych badaczy, do wsparcia ich mobilności, przełamywania pewnych barier, jakie w kariery naukowe młodych ludzi napotykają w Polsce. Chcemy im pomóc w tworzeniu warsztatu oraz w tworzeniu nowych zespołów badawczych. Jednym z ważnych zadań centrum jest przygotowanie polskich uczonych do szerszego korzystania ze środków europejskich, w tym grantów European Research Council. To jest w dalszym ciągu słabość polskiej nauki i ogromny zasób niewykorzystanych szans. Dlatego w tym celu i nie tylko w tym celu otwieramy się na współpracę z innymi agencjami finansowania badań. Chcę powiedzieć, że prowadzimy intensywną pracę wspólnie z Fundacją Nauki Polskiej, która w wielu sprawach jest dla nas wzorem. Zarówno w sferze oceny merytorycznej projektu, jak i wysokich standardów etycznych oraz zaufania środowiska, do których mam nadzieję standardów dorastamy. Łącznie z Fundacją Nauki Polskiej chcemy rozpocząć finansowanie badań międzydziedzinowych, interdyscyplinarnych. Ja mam nadzieję, że pan profesor Żylicz zaakceptuje fakt, że chcemy ten konkurs nazwać Symfonia. Również rozpoczęliśmy dyskusję i współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z którym chcielibyśmy doprowadzić do konkursu finansującego naszych grantobiorców NCN-u i ministerstwa z poprzednich konkursów, które w jakimś sensie odwzorowuje konkurs The Proof of Concept ERC. Chodzi o to, abyśmy próbowali przybliżyć, stworzyć pomost pomiędzy badaniami stosowanymi, podstawowymi, a badaniami stosowanymi. Aby te cele osiągnąć, proszę Państwa, oczekujemy od władz państwowych, od władz politycznych, aby doceniło rolę nauk podstawowych w Polsce. Niewątpliwie trzeba przyznać, że w ostatnim okresie czasu, w ostatnich latach, te nakłady znacznie wzrosły. Na przykładu w zeszłym roku mieliśmy ponad 500 milionów złotych w budżecie, w tym roku 900 milionów złotych. W jakim sensie powinno to oddawać atmosferę na forum europejskim? Tydzień temu miałem okazję brać udział w uroczystościach, właśnie w konferencji poświęconej pięcioleciu naszego wzorca, jakim jest European Research Council. Zarówno w wystąpieniu prezydenta Komisji Europejskiej, pana Barroso, jak i komisarza do spraw badań i innowacji, pani Geoghegan Quinn, wyraźnie było widać zmianę nastawienia decydentów europejskich o sposobie finansowania badań. Konkretnie chcę powiedzieć, że wyrażało się to na przykład w fakcie, iż nastąpi
perspektywie 2020 dwukrotny wzrost nakładów na ERC, podstawowej agencji finansującej badania w Europie. Ale chcę się z Państwem podzielić również pewną refleksją, mianowicie w wstępnym wystąpieniu na tej konferencji prezydent ERC, która przewodniczy Radzie ERC, pani Helga Nowotny, przypomniała postać Abrahama Flexnera. To jest jeden z twórców słynnego na cały świat Institute for Advanced Study w Princeton. Otóż w 1939 roku Abraham Flexner, który był i przedsiębiorcą, i zaangażowanym w rozwój edukacji i nauki w Stanach Zjednoczonych, napisał artykuł w Harper's Digest, którym był zatytułowany bardzo charakterystycznie, mianowicie The Usefulness of Useless Knowledge. W wolnym tłumaczeniu przydatność nieprzydatnej wiedzy, albo jeszcze mocniej użyteczność bezużytecznej wiedzy. Po powrocie do Polski zapoznałem się szerzej z tym artykułem, zaintrygowany no, bardzo nośnym tytułem, ale chciałem dotrzeć do innych tez tego artykułu i chcę Państwu powiedzieć, że jak się okazało, źródłem tego artykułu i napisanie przez Flexnera tego artykułu była rozmowa z Georgem Eastmanem. To jeden z współzałożycieli czy współwłaścicieli firmy Eastman Kodak. Ja wiem, że Kodak upadł, ale Eastman jest postacią niedawno, długo po śmierci Eastman zmarł na początku lat 30. W tej rozmowie Flexner zadał mu pytanie, kogo uważa za najbardziej zasłużonego uczonego dla świata. To były lata 30. Bez wahania Eastman odpowiedział, że Marconi, twórca radia, można powiedzieć, no, w jakim sensie. Mam tu specjalistę od telekomunikacji, więc muszę uważać. No to na to Flexner zdecydowanie zaprotestował i powiedział, że właściwie pojawienie się wyników czy rezultatów wynalazku Marconiego było, jak to się mówi, no inevitable, musiało się pojawić. Ponieważ i że wkład Marconiego w naukę, mimo że otrzymał w 1909 roku Nagrodę Nobla, nie jest największy, dlatego że bez Clerka Maxwella, który opracował teoretycznie zagadnienia magnetyzmu i elektryczności oraz bez badań Heinricha Herca, w ogóle Marconi do radia by nie doszedł. Proszę Państwa, oczywiście miałem ten fragment przygotowany szczególnie na okoliczność obecności pani minister, żeby powiedzieć, że to, co przesłanie Flexnera, które jest głębsze, które mówi tak, że najważniejsza w badaniach naukowych jest ciekawość, bo zarówno Maxwell, jak i Hertz nie kierowali się przekonaniem, że muszą wymyśleć coś użytecznego. Oni wymyślili coś wspaniale bezużytecznego. O ogromnych konsekwencjach. Można by te przykłady mnożyć, ale pozwólcie Państwo, że na tym zakończę. Chciałbym, mimo nieobecności pani minister, która, jak pan dyrektor powiedział, po spotkaniu z Radą niestety musiała wrócić do Warszawy, powiedzieć, że to, co, o czym mówiłem rok temu, że ta ustawa jest ogromnym sukcesem pani minister, to ta dzisiejsza rocznica jest tego potwierdzeniem. Zaufanie do środowiska naukowego wyrażonego w wyborze Rady poprzez zespół identyfikacyjny pod przewodnictwem pana profesora Żelicza, myślę, staram się delikatnie to określić, ale myślę, że jest sukcesem. Tak. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować również pracownikom NCN-u za ten wspaniały, szalony rok. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu rektorom uczelni i nie tylko uczelni krakowskich
za życzliwość, za wspomaganie nas i kibicowanie nam z ogromnym zapałem. Chciałbym, żeby ten zapał, ta atmosfera ciepłej życzliwości przeniosła się na władze Krakowa i województwa, wyrażone w pamiętaniu o tym, że NCN jest najważniejszą instytucją centralną, zlokalizowaną w Krakowie. I nie tylko dlatego, że to jest jedyna taka agencja w Krakowie. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za udział. Szanownym gościom dziękuję za przybycie i do zobaczenia za 5 lat, za 4 lata. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pan profesor doktor habilitowany Michał Karoński, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Matematyki Dyskretnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fascynuje mnie ta nazwa. Matematyka dyskretna. W latach 93-99 był dziekanem. W okresie 2004-2005 roku przewodniczył zespołowi PO3, tak? Dobrze mówię? Czy źle? Komitetu Badań Naukowych, a w latach 2005-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Nauk Ścisłych, ZR2 Rady Nauki. Tak to wyglądało. Szanowni Państwo, teraz mamy przed sobą moment odreagowania. Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu naszego kwartetu smyczkowego Krakauer, sala Podkruki. Zamieniamy się w słuch. Prosimy, koledzy. Thank you.
Thank you.